Cześć, witamy Was serdecznie w najnowszym odcinku Rap Unboxing TV. Dziś jest 15 stycznia 2021 roku i w dniu dzisiejszym będziemy mieli przyjemność zaprezentować Wam płytę Ace'a, Gdzie jest Ace? Jest to pierwsza reedycja jedynej solowej płyty Ace'a z 2003 roku, która pierwotnie wyszła w wytwórni T1 Teraz. Premiera miała mieć miejsce jeszcze w grudniu 2020 roku, ale w związku z problemami wywołanymi pandemią została przesunięta na koniec stycznia. Mocno więc się zdziwiłem, gdy dwa dni temu niespodziewanie dostałem e-maila z lajki, że paczka została wysłana właśnie w dniu dzisiejszym, nie dotarła ona do mnie. Dziś ma miejsce oficjalna premiera płyty, album wyszedł nakładem wytwórni Lajka i Def Jam Poland. Całość przyszła do mnie w takiej kopercie. Zobaczmy, co znajduje się w edycji preorderowej. Znajdziemy tutaj samą płytę, plakat i wlepkę, więc zacznijmy może od samej płyty. Zdejmiemy folię. Limitowana wersja preorderowa ma okładkę wykonaną za pomocą druku soczewkowego, co właśnie widzicie tutaj w postaci hologramu. Mamy słynne zdjęcie z sesji do Gdzie jest Ace z takim hologramem. Ace zmienia swoją pozycję. Z tyłu tracklista i niezbędne informacje. Dowiadujemy się m.in., że za fotografię odpowiada B-Blue, czyli Rafał Wielgus i Łukasz Ziątek, a za projekt reedycji Bartłomiej Walczuk, czyli Mr. Awesome. No i co? Zdejmijmy tą obwolutę. Po zdjęciu naszym oczom ukazuje się cedek. Co dalej? Po lewej stronie mamy książeczkę. I zabieramy się do jej oglądania. W środku, jak widać, klimatyczne zdjęcia z tamtych czasów. Na płycie z 2003 roku mieliśmy 12 tracków, w reedycji mamy o jeden więcej. Jest to kawałek Astra ze świeżymi rapsami od Ace'a na bicie Nuna. W wersji pierwotnej na mikrofonie gościnnie pojawili się Małolat, Ten Typ Mes i PZ, a za produkcję odpowiadają Nun, Korzeń, OSTR, Praktik, Majki, Red, Kociołek i sam Ace, a swoje skrecze dołożyli DJ Romek, Panda i Twister. Bardzo lubię okładki w dużej mierze oparte o typografię. Tak jest też w tym przypadku.
Płyta uznawana jest za kultową i na serwisach aukcyjnych osiąga wysokie ceny. Powiem szczerze, że gdy płyta wyszła w 2003, to nie jarałem się nią. Były dla mnie ciekawsze rzeczy wtedy, tak jak chociażby TD, MS czy PZ. Dopiero kilka lat później, po tym jak płyta stała się białym krukiem, to zacząłem jej słuchać i rzeczywiście miała coś w sobie. Tutaj mamy dokładnie rozpisaną tracklistę, kto odpowiedzialny za produkcję, teksty, mix, scratche i tak dalej. W totalu mamy ponad 60 minut. Ok, to była książeczka. Jest ona dosyć gruba, więc nie tak łatwo, nie niszcząc opakowania, ją schować. Po prawej stronie krążek w kolorze czarnym. Ok. Jest to edycja preorderowa, więc dodatkowo mamy tutaj remiksy. W tych remiksach Gdzie jest Ace pojawili się BDOS, O co chodzi, Oskar z problemu i Szpaku. I tu mamy pewien paradoks, którego się nie spodziewałem, ponieważ najbardziej siedzi mi remiks z BDOS-em, a najmniej z Oskarem, więc zawsze można się zdziwić. Ok, zobaczmy, co jest dalej. Tu mamy wlepkę, lajki i plakat, który już w dotyku czuję, że jest wykonany dosyć solidnie, z takiego grubszego kredowego papieru. Jest to format A2, czyli 4 razy A4. Trochę dziwne to zdjęcie, bo jest takie nieostre, ostrość jest położona na tą panią, która tam podąża. No ale widocznie taki jej urok. Ace sobie siedzi z Kefirem, który towarzyszył po prostu w sesji zdjęciowej do tej płyty. Powiem wam, że gdy za sprawą reedycji Like Jedef Jamu pojawiła się jej zapowiedź, od razu wiedziałem, że ją sobie kupię, a pomysł na łączenie nowych zwrotek z obecnie popularnymi raperami ze starym materiałem moim zdaniem się udał w tym przypadku. Ok, moi drodzy, na dziś byłoby to wszystko. Serdecznie wam dziękujemy za obejrzenie tego unboxingu. Wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, oczywiście zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, ponieważ wkrótce pojawi się na nim dużo ciekawych premier. Bądźcie też na bieżąco z tym, co robimy. Sprawdzajcie naszego Facebooka i Instagrama. Linki znajdziecie w opisie filmu. Dzięki, cześć.